Czy wiesz, że o Wielkim Tygodniu? Słuchajcie, dzisiejszym odcinkiem kończymy cały cykl związany z Wielkim Postem i ostatni odcinek będzie mówił właśnie o Wielkim Tygodniu. Sam Wielki Tydzień wykształcił się w liturgii stopniowo. Początkowo sam post przed Wielkanocną trwał zaledwie 3 dni. Dopiero później wprowadzono okres 40 dni i nazwano je Wielkim Postem i wyróżniono tam Wielki Tydzień. Na treść wydarzeń Wielkiego Tygodnia składają się przeróżne wydarzenia. Triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową oraz inne wydarzenia, które poprzedzają mękę Jezusa. Na przykład, jeżeli chodzi o Niedzielę Palmową, to we Włoszech i Hiszpanii w Wielkim Tygodniu urządza się przez 7 dni procesje pasyjne, które rozpoczynają się właśnie w Niedzielę Palmową. Po ulicach wielu miast wtedy przeciągają procesje zwane passos. Mężczyźni i kobiety są ubrani na czarno, często mają nasunięte na głowę kaptury, a na balkonach ustawia się kwiaty, zapala mnóstwo światełek uplecionych w piękne dywany. Przy świetle świec i dźwięku dzwonów idzie procesja z niezliczonymi wizerunkami czy to Chrystusa, czy Matki Bożej oraz świętych. W Polsce Niedziela Palmowa bardzo często nazywana była Niedzielą Kwietną, bo zwykle przypadała w kwietniu i wtedy pojawiały się pierwsze kwiaty. W wielu kościołach w tę niedzielę po sumie odbywały się przedstawienia pasyjne. Najlepiej i najwystawniej organizowały te przedstawienia klasztory. Obecnie chyba najbardziej znanym przedstawieniem pasyjnym jest to, które odbywa się w Kalwarii Zebrzydowskiej albo na Poznańskiej Cytadeli. W Polsce tego dnia poświęca się też gałązki wierzbowe zwane bazimi kotkami, zatyka się je za krzyże, obrazy, by strzegły domów od nieszczęść, zapewniały błogosławieństwo, a w dawnych czasach wtykano je także w pola, aby Bóg strzegł zasiewów, plonów przed gradem, suszą i nadmiarem deszczu. Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego Tygodnia są dniami szczególnie poświęconymi sakramentowi pojednania i w sumie nie wyróżniają się niczym, jeśli chodzi o liturgię. Niegdyś w Wielką Środę kapłani w kościołach odprawiali jucznię. Dzisiaj ten zwyczaj jest tylko w niektórych kościołach. Ciekawostka związana w tym dniu, że podczas juczni na pamiątkę ucieczki apostołów w czasie aresztowania Jezusa gasiło się po każdym psalmie jedną świecę, aż zostawała jedna. Tę świecę brało się z lichtarza i zanosiło się za ołtarz. Znikało światło, które było symbolem Chrystusa zamordowanego przez ludzi. Po pewnym czasie kleryk ze świecą powracał zza ołtarza na znak zmartwychwstania. Wtedy kapłani uderzeniem o pulpity brewiarzem dali znak, że coś się zmienia. Było to symbolem trzęsienia ziemi, jakie zaistniało przy tajemnicy wyjścia z grobu Chrystusa. Od Wielkiego Poniedziałku aż do Wielkiej Środy włącznie Pan Jezus dzień spędzał w Jerozolimie i nauczał w świątyni, a na noc udawał się do Betanii, by tam przenocować. Jednak szczytem Wielkiego Tygodnia jest Triduum Paschalne i Zmartwychwstanie Pańskie. Obejmuje ono liturgię mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowanej Wielki Czwartek wieczorem, mękę Wielkiego Piątku, ciszę grobu Wielkiej Soboty. Wiem, że Triduum kończy się wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania, ale o tym już było w poprzednich odcinkach. Dlatego jeśli jesteście zainteresowani tym wszystkim, poszukajcie w playlistach, które pojawiają się na naszym kanale i mam nadzieję, że podobał Wam się cały cykl związany z Wielkim Postem. Jeśli uważacie, że jeszcze jakiś temat powinien pojawić się, napiszcie do nas i trzymajcie się. Dobrego przeżywania całego Wielkiego Postu, zwłaszcza Wielkiego Tygodnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak Jordan sam stwierdził, będziemy kończyli cały... będziemy kończyli... Dobra, mogę jeszcze raz? Miałeś to na twarz nałożę, że nie idzie. Dobra. Czy wiesz, że o Wielkim Tygodniu... Wielki cyklu. Chciałem powiedzieć poście, ale mówię, to już było.